Proszę Państwa, druk numer 545 to projekt zarządu. Paragraf 1. Paragraf 1 uchwały numer, pamiętacie, uchwała 518-213 Rady Gminy 7 Zwierzyniec otrzymuje brzmienie. W związku z odstąpieniem od umowy na remont chodnika w ulicy Komorowskiego pozostałe środki finansowe przeznacza się na kontynuację remontu chodnika przy ulicy Komorowskiego oraz realizację kolejnych zadań ujętych na liście hierarchicznej zatwierdzonej uchwałą 409 z tego roku Rady Gminy 7. W ramach realizacji przez utrzymanego. Szanowni Państwo, to jest praktycznie prawie ta sama treść uchwały, co wtedy, tyle tylko, że uwzględnia ulicę Komorowskiego. W tamtej uchwale według CIT-u niezbyt jasno wynikało, że mają remontować firmą utrzymaniową ulicę Komorowskiego. W związku z tym, żeby było wszystko lega artis, poprosili o to, żeby poprawić tamtą uchwałę i uwzględnić w nazwie ulicę Komorowskiego, a nie tak jak tam było, pozostałe ulice z listy. Czyli tu jest i Komorowskiego pozostałe. Czy jakieś pytania, uwagi do tej uchwały? Krzysztof? To też ta sytuacja pokazuje, że nawet jeżeli coś się złego pozyje z przetargiem, to wtedy te pieniądze nie przepadają na warszawów dzielnicy, tylko są realizowane każda inna firmę utrzymaniową, więc tutaj też troszeczkę argument przeciwników przetargów jest lekko chybiony, że to oznacza przepadek pieniędzy, a pamiętajmy, że korzyści z realizacji zadania w pytaniu są naprawdę bardzo duże. Samo się udało. Chciałem zrobić bardzo dużo w tym tak. Moment, pozwolę sobie pierwszą powiedzieć. To jest część prawdy, ale tylko część, ponieważ szanowni Państwo, to ja, żeby Państwo rozumieli, jednoznacznie zarządzenie pana prezydenta, nie pamiętam sprzed ilu lat, ale sprzed kilku mówi o normalnie, literalnie. Pieniądze pozostałe po przetargu idą na spłaty długu miasta Krakowa, a nie na kolejne zadania. A szanowni Państwo, to, że tym razem się udało, to było tylko i wyłącznie niejako próba zmiany interpretacji przez pana dyrektora CIT-u, który stwierdził, że skoro praktycznie w ogóle nie uruchomiliśmy środków, to nie są to środki pozostałe po przetargu. I tak na dobrą sprawę, dzięki wielkiej uprzejmości dyrektora CIT-u, który rozmawiał również w tej sprawie w magistracie, wynegocjowaliśmy to, żeby te środki wróciły z powrotem na to zadanie. A nie dlatego, że z automatu wracają. Zaryzykuję stwierdzenie, że było to kilka godzin ciężkiej pracy kilku osób, zanim zaczęliśmy robić z powrotem ulicę Komorowskiego. Proszę. Ja chciałem zauważyć, że w tym przypadku pomogło nam też to szczęście, że poprzednia ekipa rozebrała ten chodnik i nie było śniegu, nie było innych rzeczy, które mogłoby to zablokować całkowicie, że mogłoby to pół roku albo więcej tak stać, jak stało. Także no, ten przeszarg to był bardzo niewygodny. Ja przede wszystkim protestuję przy używaniu słowa udało się. To była ciężka charówka na Ugorze, przede wszystkim pana przewodniczącego i nie tylko. Uruchomienie paru dyrektorów magistratu i dokonywanie cudów, że to się skończyło tak, jak się skończyło. I jeszcze przy okazji trochę szczęścia. Także używanie słowa, że się udało, ja przepraszam, jest też pochwalić przewodniczącego, bo wiem, ile włożył do pracy. Tak? Nie tylko pan przewodniczący, ale przede wszystkim pan przewodniczący i używanie w tym kontekście słowa udało się, uważam, jest mocno krzywdzące dla pana przewodniczącego, bo w normalnym trybie po prostu jest przepis, jest zarządzenie pana prezydenta, które jest wykonywane i nie ma dyskusji. A to, że w tym wypadku się tak nie stało, to już dlaczego tak było, to spuszczę na to zasłonę milczenia. No, bardzo dziękuję za te pochwały. Natomiast, szanowni Państwo, myślę, że każdy by się starał odzyskać te pieniądze z was. Ja to rozumiem. I ten natomiast prawdą jest, nie stało się to samo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ktoś się zgłaszał? Ale ja się proszę o tych kosztach, że te inwestycyjne koszty były, czy oszczędności nie jest prawie naprawdę minimalne. 30 tysięcy złotych. Na takiej skali inwestycji. Ale mogę się odezwać. Szanowni Państwo, do projektu uchwały. Chcecie zabrać głos w naszym projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem na profesor, a przyjęta.